Hej, halo, czy ktoś już jest może? Okej, widzę, że jest 18 osób. Dajcie znać w komentarzu, wiecie, bo pierwszy raz zrobię hangout. Sobie przyciszę. Obecny, cześć. Poczekamy jeszcze minutkę, dwie, może ktoś jeszcze przyjdzie. Zostawię tak. Ok, powiedzcie mi jeszcze, czy jeśli udostępnię wam ekran, to czy go widać? Czy widzicie mój ekran? Tak, nagranie będzie, bo to Hangout, także on automatycznie się nagrywa. Troszkę go skrócę, żeby tego początku nie było, ale dajcie znać, czy widać ekran. Ok, wszystko, tak? Jak przełączam na Ethereum tutaj, chciałbym się upewnić. Ok, ja też tu chyba widzę, że jest chyba ok. Dobra, jest wszystko w porządku. Ok, jeszcze pół minutki tego organizacyjnie powiedzmy. Jeśli macie ochotę, możecie to gdzieś udostępnić, także też to nagranie będzie później dostępne. Siema, siema. Ok, wszystko jest ok, dobra. Czyli tak, to mi będzie niepotrzebne. Dobra, słuchajcie, także na początku zaczniemy od podstaw, ale tak jak mówiłem, bardzo krótko, też nie wiem, na ile jest tutaj nowych osób, na ile są osoby, które już były u mnie, czy to na webinarze, czy oglądały tą prezentację. Skróciłem ją dosłownie do kilku slajdów, żebyśmy mieli orientacyjnie pojęcie, o czym będziemy dzisiaj mówić. I tak jak mówiłem, będziemy dalej lecieć z tematem, a później, jeśli będziecie mieli jakieś pytania, no to dacie mi znać. Dobra, także krótkie przypomnienie tylko. Mówimy dzisiaj o kryptowalutach. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to pamiętajcie, że zawsze o pieniądze i kryptowaluty tak naprawdę w tym momencie kojarzą nam się przede wszystkim, sorry, z pieniądzem, bo tak naprawdę jest to w tym momencie jedna z form płatności, którą możemy wykorzystać, czy to płacąc, nie wiem, w Orange, w T-Mobile już słyszałem, że jest, za różne usługi, za filmy i tym podobne. Także coraz więcej miejsc jest też stacjonarnych, gdzie możemy płacić kryptowalutami i warte zapamiętania, że pierwszą kryptowalutą był i będzie Bitcoin. Powstał w 2009 roku. Nie wiadomo kto i ile osób go napisało, ale grupa jakby nazywa się Satoshi Nakamoto, tak się nazwali. I kryptowalutą operujemy w ramach programowania, tak? Nie mamy kryptowaluty jako pieniądza, który trzymamy w portfelu, tylko po prostu w formie elektronicznej, że tak powiem, a powstaje on przez napisanie programu. Tutaj są przykładowe obrazki, jak się pisze programy w komputerze, okay? W różnych programach. To nie jest oczywiście napisany program Bitcoina czy innej kryptowaluty, po prostu chciałem pokazać, jak mniej więcej to może wyglądać od środka, jak się programuje. Także tylko tak orientacyjnie, żebyście widzieli. No i oczywiście na świecie nie mamy tylko Bitcoina, bo wraz z powstaniem Bitcoina powstały kolejne kryptowaluty oparte czy to o blockchain Bitcoina, czy o swój inny, tak, bo jakby blockchain Bitcoina, na blockchainie Bitcoina każdy może operować, każdy może stworzyć swoją kryptowalutę, wprowadzając tam jakieś swoje dowolne zmiany. Także powstało ich sporo, jest ich ponad 700, jak przed chwilą sprawdzałem oficjalnie, jest ponad 720. No oczywiście nie wszystkie są super ekstra, niektóre są jakby tak zwane shitcoiny, czyli po prostu typowo do wypompowania ceny, do zarobienia i tyle, ale jest masa różnych kryptowalut, które mają ze sobą świetne projekty, świetną przyszłość i chcą coś zmienić przede wszystkim tutaj na tym świecie. Gdzie byśmy mogli kupić sobie takie kryptowaluty? No to oczywiście powstają i są giełdy kryptowalutowe, specjalnie specjalizujące się w tym, także możemy nabyć taką kryptowalutę. Poloniex, Kraken, Bittrex, Bitfinex to są jedne z największych giełd kryptowalutowych na świecie.
Na nich możemy kupić różne kryptowaluty, a na Bitmarkecie i na Bitbayu są to dwie polskie giełdy i na nich możemy sobie kupić pierwsze bitcoiny albo litcoiny, czy też inne, jakie są na tych giełdach i między sobą przesyłać. Okay? Także mamy miejsca, gdzie możemy zakupić kryptowaluty, bo nie pójdziemy do pierwszego lepszego sklepu i nie kupimy sobie tam. Wypłaty jak najbardziej, przelewając sobie na konto bankowe, czy wypłacając w bankomacie, tutaj obojętne, ale pamiętamy, że żeby wypłacić sobie, no to nie wypłacimy kryptowaluty. Kryptowalutę musimy sprzedać, wymienić ją na nasze obowiązujące pieniądze, że tak powiem, które są wszędzie respektowane i sobie wypłacamy, także z tym tutaj też nie ma problemu. No i takie krótkie porównanie, że przelewy kryptowalut docierają natychmiast. No z pieniędzem fiducjarnym albo przelewami bankowymi no jest ciężko z tego względu, że jest dość długi czas oczekiwania. No i też są duże prowizje, tak jak poniżej napisałem. Prowizje od transakcji są czasami kosmiczne, jeżeli robimy przelewy międzynarodowe. Za pomocą kryptowalut no, to jest tak naprawdę kilka centów i na tym się ograniczamy, także jest mega w porządku. Co do kryptowalut, tutaj nie możemy dodrukowywać coinów, chyba że jest tak napisane, że tak zwane daną kryptowalutę, która jest utracona, czyli ktoś na przykład wrzucił kiedyś na portfel, zapomniał hasła i przepadły, no to gdzieś tam jest napisane w kodzie danej kryptowaluty, że ileś tam procent może jeszcze powstać, żeby po prostu nadrobić te utracone, no a z pieniądzem zwykłym, który używamy na co dzień, no doskonale wiemy, albo teraz się dowiecie, że ten pieniądz jest tak naprawdę codziennie dodrukowywany i nie ma on tak naprawdę pokrycia w niczym, kiedyś miał w złocie, a później to zniesiono i sobie zaczęto drukować, no i kryptowaluty są w miarę anonimowe, oczywiście ta anonimowość jest coraz mniejsza, ale ciężko dotrzeć do adresata, do nadawcy. No ale wiemy, że jak jest z naszym pieniądzem fiducjarnym, że tak naprawdę wszystko mamy przejrzyste, widzimy wszystko, bo wiemy, każdy widzi, gdzie przelewamy nasze pieniądze, jest dokładny adres, dane gościa, do którego przelewamy, także jest tutaj pełna transparentność. No i Bitcoin czy inne kryptowaluty opiera się przede wszystkim na blockchainie i tutaj naprawdę pokrótce, co to jest blockchain. Gdybyśmy to chcieli dosłownie przetłumaczyć, to blockchain to nic innego jak łańcuch bloków, ale możemy sobie to przetłumaczyć jako nowoczesną bazę danych, tak? Kiedyś mieliśmy do czynienia, kiedy nie było komputerów, nie wiem, z segregatorami, z jakimiś papierami, trzymaliśmy to na półkach, później jak weszły komputery, no to zaczęto produkować, pisać programy typu bazy danych, no i do nich sobie wrzucaliśmy dane, no ale z pomocą przyszła kryptografia, która tak jakby połączyła to i dzięki zaszyfrowaniu pewnych danych, no możemy sobie w blockchainie trzymać różne dane i być spokojni o to, bo jak wiemy, kryptografia jest nauką, można powiedzieć nauką o szyfrowaniu. Kryptografia była wykorzystywana podczas wojny do szyfrowania wiadomości, które przesyłały sobie państwa, czy też gdzieś tam wojska. No i tutaj też kryptografia jest wykorzystywana w tej technologii. Blockchain obrazowo wygląda w ten sposób, co jakiś okres czasu i na przykładzie Bitcoina, zrobimy to na przykładzie Bitcoina, co 10 minut dochodzi tutaj taki blok, czyli zielone kostki, ok, co 10 minut przychodzi kolejna. I w każdej z tych kostek są różne informacje, są między innymi informacje o zawartych transakcjach w sieci, także zawsze sobie można do nich wrócić, można wrócić do pierwszej transakcji, która była zawarta w Bitcoinie, czyli 8 lat temu, tak, kiedy ktoś kupił pizzę za 10 tysięcy Bitcoinów, to sobie możecie sprawdzić, ale każdy blok jest wydobywany przez kopalnię, w tym momencie przez kopalnię i każdy blok za wydobycie takiego bloku otrzymuje nagrodę i w tym momencie nagrodą jest 12,5 Bitcoina, czyli jeżeli kopalnia wydobędzie taki blok, rozwiąże zadanie matematyczne, kryptograficzne, no to otrzymuje w nagrodę 12,5 Bitcoina i tak jest co 10 minut. Super sprawą, jeśli chodzi o blockchain, jest to, że nie możemy sami wprowadzać tam żadnych zmian i dlatego tutaj jest dobrą sprawą kryptografia, ponieważ kiedy wydobywamy bloki, w każdym z nich jest informacja o poprzednim. Okay? Więc jeżeli chcielibyśmy tutaj obrazkowo, jeżeli chcielibyśmy wprowadzić jakąś zmianę, tak jak tutaj wymieniamy zielony trójkąt na żółte półkole,
no to sieć to wykryje, sieć wykryje tą zmianę i teraz tak, jeżeli sieć się na nią zgadza, czyli jest poparcie odpowiedniej liczby kopalni, czy też odpowiedniej liczby górników, no to tą zmianę można wprowadzić. Ale jeżeli kopalnie, czy cała sieć się na to nie zgadza, no to tą zmianę odrzuci i będzie dalej po staremu, tak? Tutaj oczywiście te klocki są obrazowo, tutaj mogłaby być naprawdę ważna informacja, która w późniejszym etapie mogłaby, nie wiem, zaburzyć cały blok albo cały wygląd. Ktoś chciałby wprowadzić jakąś ważną zmianę, ale szkodliwą dla całej sieci. Dlatego jest to w pewien sposób zabezpieczenie tej sieci i jest to według mnie mega, mega pomocne. No i tutaj odnośnie hakowania, bo możemy porównać sieć blockchainową na przykład do banku. Zobaczcie, bank jest scentralizowany i to oznacza, zobaczcie, jest tutaj ta żółta duża kropka. Czyli bank jest w centrum i od niego jest dookoła pełno kont bankowych, tak? Załóżmy, że mamy kilka kont bankowych i one są gdzieś rozproszone po świecie, ale każdy z nich jest połączony z tym centrum, z bankiem, czyli z głównym posiadaczem naszych pieniędzy tak naprawdę, tak? No i jeżeli taki bank na przykład przestaje istnieć, no to jeżeli mieliśmy pieniądze na tych kontach, no to tak naprawdę nie mamy nic, tak? No bo kto nam te pieniądze wypłaci, jak nie mamy tego centrum, nie mamy banku, nie mamy osoby, miejsca, które dysponowały tymi pieniędzmi, które mogły nam je przelać, tak? Czyli cała sieć upada. W sieci blockchain jest to troszkę inaczej i sieć blockchain jest nazwana za pomocą sieci peer-to-peer, tak to jest nazwane, w skrócie P2P, czyli jeżeli na przykład z tej sieci zobaczysz, jest tutaj mnóstwo połączeń między wszystkimi punktami, są to tak naprawdę komputery, które tworzą sieć, one są podłączone do internetu, więc jeżeli któryś z tych komputerów wyrzucilibyśmy nagle z obiegu, no to tak naprawdę sieć dalej funkcjonuje, bo ma między sobą dalej mnóstwo innych połączeń i może inną drogą dotrzeć, tak? I nie ma tutaj centrum, które trzyma nasze, nie wiem, kryptowaluty albo jakąś wartość i gdyby ono upadło, no to nic byśmy nie dostali. Tutaj wszystko to jest rozproszone na różne komputery, ale to my możemy mieć dostęp do swoich rzeczy, do swoich coinów, czy do czegokolwiek, ponieważ my posiadamy tak zwany klucz prywatny, czyli klucz, dzięki któremu my odkodujemy sobie nasze konto, zalogujemy się do naszego konta i dzięki temu mamy dostęp do naszych rzeczy, także jest to według mnie ogromny plus. I tyle z podstaw, mam nadzieję, że było bardzo krótko, dajcie znać, czy jest wszystko ok. Czy wszystko słychać, czy wszystkie gdzieś tam podstawowe wiadomości są w porządku, bo nie wiem na ile sobie tam przyswoiliście te wiadomości wcześniej, czy teraz. Także dajcie znać. Jest ok, dobra. Czy ktoś ma jakieś pytania wstępne do tej części, czy już raczej wszyscy to widzieli i było to takie małe przypomnienie? Też dajcie znać. Jest ok, tak? Dobra, słuchajcie, no to lecimy dalej. No tak jak mówiłem, to będzie gdzieś tam w skrócie, bo nie wiedziałem, kto dzisiaj będzie, żeby miał mniej więcej obraz tego, o co chodzi z kryptowalutami. Zawsze sobie możecie wrócić, bo jest to nagrane na moim kanale. A dzisiaj pomówimy o kilku tematach, też nie chcę wszystkiego naraz, także zaczniemy po kolei. Jak zweryfikować jakąś kryptowalutę? Na przykład, nie wiem, chcecie sobie... Tak, będę chłopcie właśnie o tym mówił. Mateusz Kula, ten portfel do krypto to już nagrałem, sprawdź sobie na kanale, jest tam nagranie na temat portfeli, ale wracając, chcielibyście sobie zweryfikować jakąś kryptowalutę, nie wiecie jak, nie wiecie w co zainwestować, jesteście na początku, gdzieś tam te podstawy macie, no i co teraz? Pierwsze co, wejdźcie sobie na taką stronę, coinmarket.com, tutaj macie spis wszystkich kryptowalut na świecie, ok? One są na początku posegregowane od tych, które mają największą kapitalizację, czyli te, które mają po prostu najwięcej kasy w projekcie, od inwestorów, od ludzi, którzy inwestują w tą kryptowalutę, okay? Do najmniejszej. Oczywiście możecie sobie tutaj zmieniać po jakiej chcecie, ale teraz ja wam powiem na moim przykładzie, co ja robię.
Patrzę sobie przede wszystkim na wolumen 24-godzinny, czyli na to, ile ludzi na świecie kupują, czy nie kupują, czy handlują w ogóle daną kryptowalutą, bo zobaczcie, przykładowo, mamy NEM po 18 centów i dziennie mamy tutaj obrotu prawie 60 milionów dolarów, ok? On ma 18 centów. A teraz odwróćmy sobie wolumen w drugą stronę, ok? No i tutaj na przykład jakiś Agora Tokens ma cenę 30 centów, ale obrót tylko 11 tysięcy. I to już może Wam dać znak do tego, że tak naprawdę tą kryptowalutą nikt nie handluje. Bo jeżeli kupilibyście ją, załóżmy, za 20 tysięcy dolarów, no to kto Wam ją tutaj kupi? No nikt, bo tak naprawdę jest marny obrót i możecie tak naprawdę utopić swoje pieniądze, bo nawet jeżeli kupicie, to nikt od Was nie odkupi. Także to jest jakby pierwszy sposób weryfikacji kryptowaluty. Drugi sposób, a właściwie to, na co powinniście jako drugie patrzeć, albo wiecie, kolejność nie jest tutaj ważna, tylko to są rzeczy, na które ja zwracam uwagę i na które wy możecie, to jest na przykład, nie wiem, weźmy sobie jakąś kryptowalutę, może to być Napcoin, bo Napcoinie od niedawna dość głośno, wpisujecie sobie dowolną kryptowalutę, ok, któraś was zainteresowała, dobra, macie nazwę, sprawdziliście, cena jest ok, wolumen jest ok, ponad 700 tysięcy dolarów dziennie, kapitalizacja jest ok, fajnie, gdzieś tam wykres sobie zobaczyliście, dobra. Ale pasowałoby się czegoś dowiedzieć o tym projekcie, o tej kryptowalucie, no to nie robicie nic innego, tylko po prostu kopiujecie sobie nazwę tej kryptowaluty, wpisujecie ją sobie w Google i mamy tutaj oficjalną stronę Navcoina, ok? Wchodzimy sobie na nią i mamy pełno informacji o tej kryptowalucie. Czym jest Navcoin, ok? Wiele, wiele innych informacji, jaką ma wizję, jaka jest mapa, jakby kalendarz wydarzeń i tym podobne, kto wspiera, kto pisze o danej kryptowalucie, bardzo ważna zakładka kto jest deweloperem projektu, czyli kto jest programistą, kto odpowiada za różne rzeczy, za marketing, za markę, za blockchain i tym podobne, za strategię marketingową, no wiele, wiele innych. Tutaj widzimy, na jakich mediach społecznościowych możemy znaleźć Navcoina i tym podobne. Także tutaj sobie czytamy o tym. Teoretycznie i praktycznie każda z takich stron ma zakładkę news albo blog i tutaj są wrzucane na bieżąco informacje. Zobaczcie, ostatnia jest 17 maja, dzisiaj mamy 18, także można sobie przeczytać, ok? Przedostatnia jest 10 maja i takie wydarzenia warto sobie śledzić, wtedy wiecie, w jakim projekcie jesteście, czy cena może się zmieniać, bo taka mała wskazówka, jeżeli pojawiają się dobre informacje, dobre prognozy, to cena zazwyczaj idzie do góry, ale nie jest to pewnik, bo różnie z tym bywa, ale jeżeli już wyciągniesz jakieś wnioski, wiesz, że projekt się fajnie rozwija, no to warto, myślę, w niego zainwestować. Kolejnym też takim przykładem, na przykład kryptowaluty, pokażę inną metodę sprawdzenia informacji o nim. No, sprawdzimy sobie Litecoina i mamy od tego Twitter, polecam założyć sobie Twittera, i Charlie Lee jest głównym założycielem Litecoina i na Twitterze wrzuca bardzo dużo różnych informacji. Tutaj akurat na bieżąco more good news for Litecoin i wiele, wiele innych. Także codziennie on coś tutaj wrzuca i już zauważyłem, że po wrzuceniu jakiejś pozytywnej informacji cena zazwyczaj idzie do góry. Okay? Także to sobie sami interpretujcie, nie będziemy tutaj tego wszystkiego tłumaczyć. Ale gdybyście na przykład tutaj wpisali Navcoin, no to oczywiście na Twitterze też jest i wrzucają sobie wszystkie informacje, ok? Także taką drogą możecie sobie zweryfikować kryptowalutę, ale też są do tego odpowiednie strony, na których piszą o kryptowalutach, jedną z których ja osobiście używam jest Cointelegraph, fajnie, bo jest aplikacja na smartfona, także można sobie pobrać, nie trzeba nigdzie wchodzić, a macie wszystko w jednej aplikacji. Wrzucają tutaj po kilka wiadomości, informacji na dzień na temat różnych rzeczy, na temat blockchainów, na temat tego, co dzieje się w kryptowalutach, na temat danych kryptowalut, tak jak tutaj na przykład Onem. Także też z tego możecie czerpać wnioski, weryfikować sobie daną kryptowalutę, czy jest o niej głośno, czy ktoś o niej pisze, czy jest zainteresowanie i tym podobne. Jeżeli ktoś jest nie za bardzo rozumie angielski albo techniczny angielski nie jest za dobry, tak jak w moim przypadku, no to zawsze może sobie użyć polskiej strony, jedną z nich jest CryptoNews
I tak jak zauważyłem, tak naprawdę tutaj tłumaczą wszystkie wiadomości, które pojawiają się na świecie i zazwyczaj jest tutaj taka obsuwa jednego do dwóch dni z informacji, które pojawiły się po angielsku, ale czytasz sobie po polsku i masz święty spokój i nie musisz się tam za bardzo przejmować, jesteś gdzieś tam powiedzmy na bieżąco i można te informacje w różny sposób weryfikować. Także to są moje jakby kanały, w jaki sposób ja weryfikuję kryptowaluty. No i też pomoc dla ciebie, jak ty sobie możesz zweryfikować daną kryptowalutę i podjąć decyzję, czy chcesz w nią zainwestować, czy nie chcesz zainwestować. Oczywiście z wiele, wiele innych stron. Ja używam tych i tych środków. Również można korzystać z Facebooka, no ale to jakby do was należy, ok? Także mam nadzieję, że wszystko jest ok. Pierwszy temat mam nadzieję, że wyczerpałem. A jeśli macie jakieś pytania co do tego, to dajcie znać w komentarzu, to od razu gdzieś tam spróbujemy odpowiedzieć. Wszystko jest ok, tak? Nie chcę też, żeby ten hangout za długo trwał, także nie widzę pytań. Dobra, to lecimy dalej. Kolejnym pytaniem, na które często ja dostaję, przynajmniej inaczej, kolejne pytanie, które ja coraz częściej dostaję, to pytanie, co dla mnie jest najważniejsze w inwestycji, to znaczy jak ja patrzę na kryptowaluty, jeśli chodzi o zysk. Czy procentowy, czy patrzę, jaka jest cena danej kryptowaluty, kiedy ją sprzedaję i tym podobne. Także zobaczę, wrzuciłem tutaj przykładowo dwie kryptowaluty do porównania, Ethereum i NXT. Różnią się przede wszystkim tym, że Ethereum osiągała cenę prawie 100 dolarów, NXT tak naprawdę kilka centów. I teraz powiem wam, co mnie interesuje w tych dwóch kryptowalutach. Po pierwsze, tutaj, jeżeli zainwestuję w NXT, on jest po 6 centów, to każde 6 centów, które on osiągnie, czyli załóżmy, będzie cena 12 centów, 18 centów, 24 centy, to cały czas zarabiam 100%, ok? NXT był swego czasu po 1 cencie, więc kupując go po 1 cencie, to już mielibyście 600%, tak? Bo z 1 centa do 6 centów to jest 600%. Skąd gdzieś tam pewnik, że cena pójdzie do góry? No bo tak jak wam pokazywałem, weryfikujemy sobie kryptowalutę i albo inwestujemy, albo nie i patrzymy na to, co nas w niej zachęca i gdzieś tam zawsze po drodze możemy znaleźć jakieś prognozy danej ceny, a jeśli nie, to sami sobie gdzieś wywnioskować, jeżeli projekt jest ciekawy. Ok. To mamy jeden. Czyli na przykład, jeżeli cena będzie za 6 dolarów, wykupilibyście w tym momencie, jeżeli cena będzie kiedyś 6 dolarów, no to z tego macie, jeśli dobrze liczę, chyba 10 000%, tak? Wiecie, to może być tak, chociaż z kilku centów do 6 dolarów może być ciężko, jak tak obserwuję, ale różnie bywa. A teraz zobaczcie, Ethereum jest mega ciekawym projektem, w który naprawdę warto inwestować według mnie i sam inwestuję i sam kopię. Ale teraz zobaczcie, żeby na tym zarobić, jeżeli ktoś czysto spekulacyjnie chce zagrać na Ethereum, jeżeli chcesz na tym zagrać minimum 100%, to cena musiałaby osiągnąć prawie 200 dolarów. No to przy tej okazji Ethereum być może tak będzie, ale według mnie to będzie jakby zwłoka około, nie wiem, pół roku, roku, zanim gdzieś tam ta cena osiągnie, bo zobaczcie, z 6 centów do 12 centów, nie jest tak daleko, nie? Tym bardziej jak projekt jest na początku i zacznie się rozwijać, no to wiadomo, te centy będą tam rosły, więc i procenty będą szybciej procentowały, że tak powiem. A tutaj, żeby osiągnąć 100%, no jednak trzeba się troszkę natrudzić, tak? Tego czasu troszkę musi minąć więcej, Ethereum już jest gdzieś bardziej znane. Oczywiście jest mnóstwo inwestorów i jest coraz bardziej popularny, ale żeby jednak osiągnąć te 200 dolarów, też musi mieć jakieś mocne argumenty do tego, tak? Więc według mnie, jeżeli projekt jest na samym początku, łatwiej i szybciej jest na nim zarobić niż na projekcie, który już według mnie dużo osiągnął i coraz ciężej będzie mu przebijać kolejne poziomy według mnie. Ale to, wiecie, to jest według mnie czysta spekulacja, pokazuję wam, jak ja patrzę na dane kryptowaluty. Także tutaj widzę, załóżmy, potencjał w kilkuset procentach, jeżeli cena dojdzie do dolara.
A tutaj widzę potencjał $100, 100%, jeżeli cena dojdzie do $200, tak? Oczywiście nie wiemy, kiedy te ceny dojdą do takich poziomów, o ile w ogóle dojdą, więc to też nie jest pewnik, ale ja w taki sposób gdzieś obserwuję i zwracam uwagę na to, czy zainwestuję w daną kryptowalutę, czy nie. I teraz drugie pytanie, które się z tym wiąże, jak długo inwestować w kryptowaluty? I tutaj musicie wiedzieć, że inwestowanie, czy to na Forexie, czy w kryptowaluty, czy w inne rzeczy, gdzie są wykresy, są obarczone dwiema metodami, którymi możecie grać. Albo shorty, tak zwane krótkie zagrania, albo longi, tak zwane długie. Short oznacza to, że na przykład wchodzisz sobie na wykres dzienny, akurat nie wiem, jaki to jest wykres, ale nieważne, załóżmy, że to jest wykres tam 15-minutowy, czyli każdy słupek to 15 minut. I teraz załóżmy, że jest 8 rano, ty sobie kupujesz o 8 rano w tym miejscu, no i interesuje cię grać krótko, czyli dziennie chciałbyś zamknąć po kilka transakcji na plusie, no to okej. Kupujesz tutaj i chciałbyś sprzedać najwyżej, okej, udało ci się, sprzedałeś tutaj. No, jeżeli umiesz grać krótko, to czekasz sobie na korektę, znowu kupujesz niżej i znowu sprzedajesz krótko, no i w ten sposób zamykasz kilka zleceń dziennie. Są tego plusy, są tego minusy, bo żeby tak grać, zamykać takie zlecenia non-stop na plusie, no to musiałbyś po pierwsze wstrzelić się w najniższą cenę i sprzedać ją na najwyższej cenie. Często jest tak, że i tym bardziej u początkujących osób, że kupują jak wszyscy kupują, czyli tutaj na górze, okay, bo widzą zainteresowanie, a później zostają z tym zleceniem i tracą. No i tu co robią? Najczęściej to sprzedają i wykres w którymś momencie wraca, no i oni są na stracie, no bo nie byli tego świadomi. Także to jest jakby sposób grania krótko. Długoterminowo, gdybyśmy na przykład ten wykres zamienili, nie wiem, na miesięczny, czyli każda kropka, albo na tygodniowe, będzie prościej. Każda kropka, każdy słupek to jeden tydzień, ok? No i załóżmy, że mamy styczeń, mamy pierwszy styczeń, w pierwszym tygodniu stycznia kupujemy sobie tutaj, ok? No i kupiliśmy, gdzieś poszła strzała tutaj, ale to nas w ogóle nie interesuje, bo gramy długoterminowo, czyli godzina, jeden dzień nas nie interesuje, po prostu gramy kilka miesięcy na jednej pozycji. Kupujemy sobie w styczniu tutaj, czekamy sobie spokojnie gdzieś tam dość długo i widzimy, że w czerwcu cena nas bardzo interesuje i sprzedajemy sobie. Zobaczcie, było tutaj po kolei kilka ruchów, góra, dół, ale wytrzymaliśmy, bo nie sprzedajemy, gramy długo. Hop, góra, znowu gdzieś dół, góra, dół, góra, dół, góra. No i w końcu my tutaj sprzedajemy z zyskiem i zazwyczaj z tego, co ja obserwuję, bo kiedyś grałem krótko na Forexie, także robiłem masę błędów, też trochę przegrałem, bo do tego dochodzi stres, bo jak wykres idzie w drugą stronę, to się denerwujesz i chcesz zamknąć pozycję i często zamykasz na minusie, a jak grasz sobie długo, to po prostu wrzucasz, zakładasz sobie, że nie wiem, chcesz, żeby dana kryptowaluta doszła do dolara, tak jak w przypadku NXT. Zakładasz, kupujesz dzisiaj i zakładasz, że sprzedasz ją, jak będzie dolar. Kupujesz, zamykasz to, nie interesuje cię, no i po jakimś czasie sobie obserwujesz, jaka jest cena. Jeżeli jest blisko dolara i ciebie to interesuje, to sobie sprzedajesz. I wiecie, odchodzi wtedy stres, odchodzą wtedy jakieś głupie decyzje i można sobie naprawdę fajnie zarobić. Także tutaj te dwie metody grania i właśnie dlaczego ja gram przede wszystkim długo, bo gdzieś tam spekulowanie mnie nie interesuje. Zazwyczaj jak spekulowałem, no to powiedzmy kupowałem tutaj, a sprzedawałem tutaj, bo już nie mogłem wytrzymać. No i wykres później odwracał, także dla mnie to jest też oszczędzenie troszkę nerwów. I to by było na tyle. Chciałem tylko jeszcze poruszyć jeden temat, dlaczego, bo oficjalnie o tym jakby nie mówię, gdzieś tam może jak ktoś napisze, dlaczego ja nie inwestuję w Bitcoina. Czyli jak wejdziecie sobie tutaj na krypto, dlaczego ja nie kupuję Bitcoina. Bo zobaczcie, to co mówiłem na temat procenta. Ja bym chciał zarabiać szybkie procenty, to znaczy tak zwane szybkie procenty. Czyli jeżeli jakaś kryptowaluta jest nowa, jest ciekawy projekt, wiem, że będzie się rozwijać, bo sobie zweryfikowałem, no to wiem, że na przykład z tego NXT co 6 centów ja zarobię 100%. A tutaj jeżeli kupię Bitcoina, okay, za $1900 i zostawię go na portfelu, okay, to ja na nim zarobię 100% dopiero jak cena osiągnie prawie $3800. No wiecie, to może się stać tak, ale też mamy odpowiednie strony do weryfikowania tych wiadomości, portale i tym podobne, że wiemy, że to tak naprawdę nie stanie się tak. W perspektywie kilku miesięcy, kilkunastu miesięcy być może
ale na pewno nie z dnia na dzień. Dlatego ja osobiście kupuję inne kryptowaluty, a to z tego względu, że jeżeli moja kryptowaluta rośnie, a kupiłem ją za bitcoiny, jeżeli ta kryptowaluta rośnie, no to dostaję coraz więcej bitcoinów w tej kryptowalucie, tak? Bo ona zyskuje coraz więcej na wartości i mogę za nią kupić więcej bitcoinów. Więc suma summarum, po na przykład roku trzymania, nawet jeżeli tutaj zarobiłbym 100% i miał z jednego bitcoina dwa bitcoiny, to jeżeli ja jednego bitcoina wrzucę na przykład w NXT, bo dzisiaj wzięliśmy go tak na tapetę, jeżeli cena wyskoczy, nie wiem, tam do 60 centów, no to ja z tego zarabiam 1000%. Czyli z jednego bitcoina robię ile? 10 bitcoinów, tak? O ile dobrze liczę, chyba tak. Z jednego bitcoina po roku robię 10 bitcoinów. I później je sprzedaję, tak? Czyli tutaj takie małe porównanie, dlaczego ja osobiście nie trzymam bitcoinów, samych bitcoinów i nie kupuję, znaczy bitcoina kupuję tylko do transakcji, czyli żeby kupić za niego inne kryptowaluty. No a tak postscriptum to już tak naprawdę odchodzę od tego, tylko kupuję sobie Litecoina i przelewam, bo wiemy, że sieć Bitcoina jest zapchana i ciężko, żeby te przelewy szły długo, nie krótko, znaczy idą bardzo długo, wręcz kilkanaście godzin, kilkadziesiąt godzin. Słyszałem o kilku dniach u niektórych, więc według mnie warto przerzucić się na inne kryptowaluty, ale o tym mówię w innym wideo, to możecie sobie sprawdzić. No i takie małe porównanie. Tyle na tym hangaucie, mamy pół godziny, myślę, że wystarczy, także jeśli macie jakiekolwiek pytania co do tego, co tutaj mówię, to napiszcie, postaramy się gdzieś tam odpowiedzieć i będziemy powoli kończyć, myślę. Mateusz, czy do wszystkich krypto posiadam portfele? Posiadam portfele do wszystkich kryptowalut, do których są portfele, bo są kryptowaluty, takie jak na przykład Ripple, które nie posiadają swojego dedykowanego portfela. Co prawda gdzieś tam są rozmowy, że Ripple będzie wprowadzony do portfela Trezor, z tego zewnętrznego, ale wiecie, no nie wiadomo kiedy, co, jak, także są kryptowaluty, do których są kryptowaluty, do których nie ma, ale do większości są, czy to zewnętrzne, czy takie, które możecie pobrać. Daniel, na jakiej giełdzie najlepiej kupować i sprzedawać? Ja kupuję i sprzedaję na Bittrexie, bo tak naprawdę to była moja pierwsza giełda, jest jedną z największych. No i tak naprawdę ostatnio się cieszę, bo na Poloniexie i na Krakenie dochodzi do ataków hakerskich, gdzieś tam ludzie potracili swoje kryptowaluty. Także nie tyle, że omijam, ale nie jest mi Poloniex i Kraken do szczęścia potrzebny, wystarczy mi na razie Bittrex. Czy warto inwestować w Ripple? Myślę, że warto, ale nie wiem, czy przy tej cenie. To znaczy, poczekałbym chyba jeszcze na korektę. Ja wczoraj sprzedałem wszystkie swoje Ripple, czekam gdzieś na korektę. W międzyczasie dokupiłem inne kryptowaluty, o których pisałem na grupie. Właśnie link do grupy będzie pod tym wideo, także jeśli ktoś będzie nowy albo będzie oglądał powtórkę, to sobie może dołączyć. Ja bym tutaj poczekał na korektę. Dzisiaj też się pojawiło kilka różnych informacji na temat Ripple. Też spekulują, czy nie jest to pompka z Japonii, bo tam wiemy, że Ripple i NEM stały się dwoma najpopularniejszymi kryptowalutami do handlowania. Także też NEM wczoraj kupowałem, czy przedwczoraj kupowałem po 11 centów, dzisiaj już jest prawie 20 centów. Także trzeba uważać i gdzieś to tam śledzić na bieżąco. Co sądzę o Dascoinie? No, jestem w tym projekcie, polecam i no, tak naprawdę z niecierpliwością czekam na oficjalne wypuszczenie na giełdę, ale trzymam go sobie długoterminowo. Ale jestem w tym projekcie, także jeśli masz ochotę po rocking, to napisz, kontakt też będzie do mnie pod wideo, także też tutaj nie chcę robić reklamy, żeby ludzie myśleli, że ja robię webinary i tym podobne, żeby promować Dascoina, bo tutaj chodzi o tą wiedzę, którą wy macie dostać, a nie sobie gdzieś tam Dascoina wypromować. Mateusz, jakie w tej chwili mam krypto? No to pisałem o tym dzisiaj na grupie, wczoraj, jakie sobie dokupiłem, no a też takie informacje, które wy możecie sobie kupować, to też tam w dziale news, także tutaj może nie będę podawał. No jedną z nich jest NXT, bo akurat tutaj pokazałem, także NXT sobie posiadam, kupowałem dość nisko, a właściwie bardzo nisko, także taka jedna z nich. O Ripple Marcin przed chwilą gdzieś tam mówiłem.
Karol Soldin, spekulowanie dzienne no, jest bardzo ciężkie, bo jeżeli nie jesteś wprawionym traderem, że tak powiem, no to bardzo ciężko będzie ci tutaj grać. Oczywiście, jeżeli wstrzelisz się, że kupisz najniżej i sprzedaż najwyżej, super. Ale takie zagrania rzadko się zdarzają, żebyś bardzo dużo zarobił w ciągu dnia. Czasami wychodzi to na farcie, a problem robi się tak naprawdę wtedy, kiedy wykres spada, bo dochodzi do tego stres i ty podejmujesz głupie decyzje, a wiem, o czym mówię, bo ja już wygrałem. Więc jeżeli grasz na demo, no to okej, ale jeżeli grasz na realu, no to dochodzą do tego prawdziwe pieniądze, które w tym momencie tracisz. Jeżeli nie jesteś wprawionym graczem, no to zazwyczaj zamykasz sobie na minusie. Witek, na Bittrexie chyba tylko kilka krypto jest do handlowania, czy czegoś, nie wiem. Nie, na Bittrexie jest większość kryptowalut, które są na świecie. Na Bitmarkecie i na Bitbayu jest tylko kilka, ale z tego względu, że Bitmarket i Bitbay służy przede wszystkim do tego, żebyś ty kupił sobie za swoje pieniądze z konta bankowego swoje pierwsze kryptowaluty. Chłopcio, nawet nie kilkadziesiąt, ale kilkaset. Poro nie jestem w GCC Coinie, ale z tego co wiem, projekt ma się naprawdę dobrze, także można sobie kupić. Bursta kupiłem przedwczoraj i będę dokupował. Z tego względu właśnie tak jak wam pokazywałem, do czego ja kupuję kryptowaluty. Burs jest bardzo nisko. Ma bardzo fajną kapitalizację, bardzo fajny obrót dzienny, wolumen, czyli ponad 3 miliony dolarów dzisiaj, a to tak naprawdę zwiastuje według mnie wzrosty gdzieś tam długoterminowo. Nie wiem, czy jutro, czy za miesiąc, czy za pół roku, ale według mnie warto sobie zainwestować. Witek, korzystałem raz z Jobita, jak gdzieś tam interesowałem się pompkami, bo tam jest dużo shitcoinów tak zwanych, czyli coinów typu Putin Coin. Czy Shrek Coin, niektórzy takie polecają, okay. Ale ani cena nie jest zadowalająca, ani obrót, bo to tylko 2000 dolarów, także nie korzystam z Jobita, wiem, że były tam jakieś problemy typu, że łatwo było przelać tam bitcoiny, ale ciężko było je przelać z powrotem, jeśli zarobiłeś. Big Business, co powiem o Ethereum Classic, no jakby cały projekt się rozwija, Ethereum Classic jest tworem po hardforku Ethereum. W tym tygodniu pojawiła się informacja na Twitterze, możemy nawet sprawdzić teraz na żywo, ETC. Czekajcie, jakby to, nie pamiętam jak to było, Ethereum Classic. Okej, nie wpiszę, nie pamiętam jak to było, ale już nieważne. Pojawiła się informacja, że Ethereum Classic będzie dodany do jednej z japońskich giełd kryptowalut w tym tygodniu, prawdopodobnie w tym tygodniu. Cena była 6 dolarów, także zobaczymy, być może gdzieś tam na dniach dzięki temu wzrośnie, bo jeżeli taka kryptowaluta wchodzi na taką dużą giełdę, tym bardziej w Azji, no to wolumen jeszcze bardziej wzrasta. Tutaj dzisiaj jest 40 milionów dolarów, ale pewnie będzie jeszcze wyższy, a to może zwiastować wyższą cenę. Tak, kopię Chłopcio metodą POS, no kilka kryptowalut. Jedną z nich jest chyba Burs, bo właśnie czekajcie, nie Bursta, ale jest kilka, na przykład ja metodą Proof of Stake kopię Clapcoina. Okay? Także pobieracie sobie portfel, wrzucacie na niego Clapcoina i za to, że macie włączony komputer i portfel, no to dostajecie za darmo coiny. Witek, o Cagecoin nic nie powiem, bo nie posiadam, nawet nie interesowałem się tematem. Maciek, tak właśnie teraz pokazałem Clapcoina. No Clapcoin osiągnął już prawie 70 centów końcem grudnia, także spadł, no ale długoterminowo myślę, że warto. Na jakiej stronie najlepiej kupować kryptowaluty? No pokazywałem na Bittrexie. Zobacz, ja kupuję na Bittrex, może Bitmarket, okay. Jest dużo giełd kryptowalut, ale przejrzyj sobie też mój kanał, tam też będzie podane.
Czy aktualny spadek coinów jest uzależniony wzrostem Bitcoina? Nie, to tak nie patrzeć, nie patrz. Nie będę tego teraz tutaj może tłumaczył drugi raz, bo jest to nagrane u mnie na kanale, także zobacz sobie, co się dzieje, jeżeli Bitcoin wzrasta i kryptowaluty wzrastają. Wiesz? Bo jeżeli... Zobacz, bo jeżeli jakaś kryptowaluta wzrasta... inaczej. Każda kryptowaluta jest przeliczona w Bitcoinie, tak? Więc jeżeli wartość Bitcoina wzrasta do góry, a Ripple zatrzymałby się na rok w tym miejscu, a Bitcoin ciągnąłby do góry, no to wartość Ripple i tak pójdzie do góry, nie? Ale to tak ogólnie, obejrzyj sobie wideo, bo tam bardzo szczegółowo o tym mówiłem. Koparki do altów, no możesz sobie kupić. Cena gdzieś tam słyszałem około 12 tysięcy złotych, ale jak funkcjonuje, jak ją podpinać, ile kosztuje prąd i tym podobne, to nie powiem, bo nie posiadam. Nie chcecie się zsynchronizować portfel do Navcoina. Jest na moim kanale, jak co robić z portfelem Clubcoina. To jest na tej samej zasadzie, także sobie sprawdź, ale Hubcio, napisz do mnie najlepiej po hangoucie albo teraz i wtedy się zgadamy, okay? Bo tutaj też ciężko wytłumaczyć, a można to zrobić na kilka sposobów. Damian, nie sprawdzałem portfela Multibit, ale wiesz, jeżeli nie wiesz, to zawsze pisz do supportu. Mateusz, wrzucę, czekajcie, ciężko mi teraz tutaj operować, ok, ale wrzucę zaraz po, ten webinar będzie nagrany, hangout nagrany, będzie na tym kanale, także sobie daj suba pod ten kanał i pod tym filmikiem będzie link do grupy, także od razu będziesz się mógł dodać. Big Business, czy takie kopanie jest opłacalne? No ciężko powiedzieć, zależy też jaką kryptowalutę kopiesz. No w tym momencie możesz sobie kopać Ethereum albo Zcasha. Wiem, że przy 1000 haszy mocy w miesięcznie wykopie się 3 Zcasha, więc to daje około $300, ale nie wiem jak z prądem, wiesz? Niektórzy mają też dojście do tańszego prądu. Ok, słuchajcie, czy są jeszcze jakieś pytania, bo jeśli nie, to kończymy, zamkniemy fajnie 45 minut i będziecie mogli wrócić do tego hangoutu, bo on będzie u mnie na kanale, a też na grupie. Tak też fajnie, że się tu reklamujesz. Mam nadzieję, że i tak do ciebie nikt nie napisze. Nie lubię takiego spamu. Grupa nazywa się Paweł Paczka, pauza kryptowaluty od A do Z. Tak jak tytuł tego hangoutu, ale na Facebooku ją znajdziesz, wiesz? Nie mam tutaj jak dorzucić. Robię pierwszy raz hangout, także wasze komentarze czytam na telefonie, a mam przed sobą laptop, także ciężko mi to zrobić. Ale daj sobie suba pod ten kanał. I jutro pewnie będzie ten hangout już wrzucony, nie wiem ile się będzie wrzucał i od razu pod nim wrzucę link do grupy, ok? Ale też znajdziesz mnie na Facebooku, wpisz sobie Paweł Paczka, dodaj do znajomych, napisz o co chodzi i będzie najprościej. No taktycznie niestety nie potrafi się zachować. Ok, słuchajcie, dzięki za webinar, 45 minut mamy za sobą. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie na grupie albo prywatnie do mnie i tam się też, myślę, spotkamy, ok? Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia, ok? Pozdrawiam serdecznie i na końcu kamerka. Trzymajcie się, cześć.